Zaczyna już być widać efekt na remontowanym mieszkaniu. Dzisiaj Wam je pokażemy. Cześć! Witajcie na kanale Od Projektu do Wykończenia, gdzie poruszamy kwestie związane z projektowaniem i wykańczaniem wnętrz. Dzisiejszy odcinek jest kolejny z serii totalnej metamorfozy mieszkania na rynku wtórnym. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich odcinków, to gdzieś tutaj na ekranie za chwilę wyświetli Wam się link do nich. Umieścimy go również w opisie do tego filmu. Zachęcam do ich zobaczenia. Zobaczycie w nich, jak wyglądało mieszkanie przed remontem, jak wyglądała faza projektowania. A dzisiaj pokażemy Wam, jak to mieszkanie wygląda na obecnym etapie remontu. Zaczyna ono nabierać już finalnego kształtu. My już nie możemy doczekać się efektu finalnego. Chodźcie i zobaczcie. Jesteśmy teraz w salonie z aneksem kuchennym. Tak jak widzicie dookoła, mamy już biało, zakończyliśmy etap gładzi. Jednak zanim do niego dotarliśmy, wykonaliśmy bardzo dużą ilość różnego rodzaju prac. Przede wszystkim na ścianach wykonaliśmy tynki. Te ściany były tutaj strasznie krzywe. Zarówno nie było kątów 90 stopni pomiędzy dwoma ścianami, które znajdowały się obok siebie, jak i w samej płaszczyźnie te ściany były pofałdowane. Zależało nam bardzo mocno na tym, żeby przynajmniej w jednym miejscu, a mianowicie tam, gdzie będzie narożnik aneksu kuchennego, te ściany schodziły się do siebie w kącie 90 stopni, ponieważ pozwala to na ładne dostosowanie szafek do obu płaszczyzn. Tak więc tam udało nam się ten efekt uzyskać. Na pozostałych ścianach tego nie robiliśmy, gdyż po pierwsze zabrałoby to zbyt dużą ilość przestrzeni w mieszkaniu, a po drugie generowałoby to dodatkowe koszty. Samo robienie tego tynku jest dosyć czasochłonne, ponieważ tynk, zwłaszcza położony w takiej grubej warstwie, tutaj w niektórym miejscu był on nawet w warstwie 3 cm, wymaga sporo czasu na sknięcie. Dodatkowo mocno czasochłonne było wykonanie sufitów podwieszanych, ponieważ oprócz tego, że mamy zrobione sufity podwieszane, to mamy w nich wykonane również wygłuszenie. Jak byliśmy tutaj przed wygłuszeniami, było bardzo mocno słychać sąsiadów, którzy chodzili na górze albo słuchali jakiejś muzyki. Obecnie jest to rewelacja, ponieważ tego praktycznie w ogóle nie słychać. Wykonaliśmy to za pomocą pianki akustycznej, steropianu akustycznego, a wykończyliśmy płytą akustyczną. W jednym z nagrań na naszym kanale testowaliśmy różne materiały wygłuszeniowe. Ten system również tam był, więc zachęcam do poszukania, jeżeli zastanawiacie się nad tym, jak wygłuszyć sufity w Waszym mieszkaniu. Natomiast było to czasochłonne między innymi z tego powodu, że mamy tutaj strop Ackermana, który jest dziurawy w środku i często jak nasi wykonawcy, nasza ekipa próbowała złapać się do sufitu, to trafiała w pustkę, te kołki nie chciały się trzymać, dlatego musieli czasami wiercić kilkukrotnie, aby solidnie zamontować na sufit podwieszany. Na szczęście się udało. Później wykonaliśmy gładzie na ścianie, taką warstwą już kończącą, więc pomimo tego, że te ściany nie były jeszcze malowane, no to wyglądają tak, jakby tutaj była przynajmniej jedna warstwa farby już nałożona. Finalnie tutaj będzie taki delikatny kolor przełamany na biel, ale to zobaczycie jeszcze trochę później. A teraz chodźmy do kolejnego pomieszczenia. Praktycznie w całym mieszkaniu równaliśmy ściany. Wynika to z faktu, że będziemy umieszczać na nich sztukaterię. I gdyby te ściany nie były idealnie proste, to powstawałyby szczeliny na prostej linii od sztukaterii, które musielibyśmy bublić jakimś pewnie akrylem, później malowaniem, ale mogłoby to nie wyglądać najlepiej, dlatego padła decyzja, że niemal wszystkie ściany, a na pewno wszystkie te, gdzie ta sztukateria będzie, równamy. Tutaj po lewej stronie mamy jedyną ścianę, której nie równaliśmy, gdyż była wystarczająco równa już od samego początku. Zrobiliśmy tutaj tylko gładź, pomalowaliśmy ją. Dodatkowo tutaj nie będzie sztukaterii, więc nie ma takich ryzyk. Z tyłu, po mojej prawej stronie, możecie zauważyć już oklejone ościeżnice. Je montowaliśmy na samym początku, gdyż tam będą znajdowały się ukryte drzwi, tak zwane hajdy. Normalnie standardowo ościeżnica montuje się na samym końcu. To jest jeden z nielicznych wyjątków. Chodźmy dalej. Jesteśmy w przedpokoju. Za mną wymienione już na nowe drzwi wejściowe. Są to drzwi akustyczne, antywomaniowe gerdy. Dodatkowo ta ściana, którą widzicie za mną, została również specjalnie wygłuszona. Tutaj zaraz obok mamy klatkę i obok wejścia po lewej stronie znajduje się winda, więc jak ktokolwiek chodził do tej windy, czasami winda wjeżdżała na górę, zjeżdżała na dół, to było już słychać. I dzięki temu, że ją wygłuszyliśmy, ten dźwięk nadal co prawda jest jakoś delikatnie słyszalny, ale na pewno dużo, dużo mniej niż był słyszalny wcześniej.
Możemy przejść od razu do WC, który znajduje się po prawej stronie. WC jest już na dosyć zaawansowanym etapie, gdyż ułożyliśmy już w nim wszystkie płytki. Zostało nam jeszcze zafugować, zamontować WC oraz umywalkę. Tutaj, tak jak popatrzycie na stelaż, on nie będzie zabudowany płytkami, gdyż znajdzie się na nim płyta meblowa. Ściana tylna została wykonana również z wygłuszenia, gdyż było mocno słychać plion, a także sąsiada z góry, który spuszczał wodę, gdy na przykład brał prysznic albo korzystał sam z toalety. Teraz, kiedy wykonaliśmy to wygłuszenie, no to ten efekt jest zadowalający, dużo, dużo lepszy. Czasami co prawda coś słychać, ale na pewno dużo, dużo mniej niż to było słychać wcześniej. Idźmy dalej, przejdźmy teraz do łazienki. Łazienka jest na początkowym etapie. Jak popatrzycie tutaj na lewo, no to zaczęliśmy dopiero wykonywać zabudowę pod półki. Później będziemy robić jeszcze sufit podwieszony z wygłuszeniem. Do tej pory wykonaliśmy tutaj instalację wodkan oraz elektryczną. Tak więc najbliższe 2 tygodnie będziemy się skupiać przede wszystkim na tym, żeby zamknąć już łazienkę. Możemy przejść dalej. Jesteśmy w kolejnym pokoju. Tutaj wcześniej mniej więcej w tym miejscu była kuchnia. Tutaj po mojej lewej stronie widzicie to takie załamanie. Ono wynika z tego, że za tą ścianą znajduje się winda. Dlatego też te ściany wygłuszyliśmy, żeby tą windę było słychać jak najmniej. Po prawej stronie znajdowała się pod parapetem ta taka naturalna lodówka. Izolowaliśmy tą ścianę, zamknęliśmy to wszystko, więc po tej naturalnej lodówce praktycznie nie ma śladu. Przejdźmy teraz do już ostatniego pomieszczenia. Za moimi plecami możecie zobaczyć wykonaną zabudowę. Jest to taka dekoracyjna zabudowa, która będzie zaraz za łóżkiem. Ma ona również pełnić funkcję długiej półki. Na nie będą znajdowały się kwiatki. Tutaj po lewej stronie będzie znajdował się parapet. Musimy jeszcze trochę wzmocnić tą ściankę, dlatego że razem z parapetem będzie znajdowała się tam wisząca szafka, toaletka. Ogólnie mogliście pewnie zauważyć, że w jednym z pokoi mieliśmy parapet, we wszystkich pozostałych nie. Wynika to z faktu, że wszystkie pozostałe parapety będą robione albo przez stolarza, albo przez kamieniarza. No i będzie to robione dopiero na ostatnim etapie. Zostało przed nami jeszcze trochę pracy. Przede wszystkim musimy skończyć łazienkę. Oprócz tego wykonać sztukaterię, pomalować ściany, ułożyć podłogi i zamontować drzwi. Jest to pewnie praca na około 3-4 tygodnie. Później wchodzi stolarz. No i zbliżamy się powoli do końca. My już nie możemy doczekać się efektu końcowego. Dajcie znać w komentarzach, co Wy jeszcze chcielibyście zobaczyć. Przede wszystkim pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał. Dzięki temu nie umkną Wam kolejne filmy z remontu, z totalnej metamorfozy mieszkania na rynku wtórnym. Przede wszystkim nie umknie Wam ostatni, finalny film, w którym pokażemy efekt końcowy, jak to mieszkanie docelowo będzie wyglądało. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za obejrzenie tego materiału. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!